Marcin, dla Ciebie ten zakończony dzisiaj sezon taki słodko-gorzki pewnie, raz, że Krakowi te cele nie do końca udało się zrealizować, które sobie zakładała. No i też dla Ciebie tak indywidualnie, bo wydawało się, że łapiesz naprawdę taką formę wręcz reprezentacyjną, potem przyszła ta choroba, ta operacja, no i znowu wracasz teraz do gry, więc pewnie takie mieszane uczucia, jeżeli będziesz wracał pamięcią do tego sezonu 13-14. No tak, wiadomo, jak nie ma zdrowia, no to nie można grać, zdrowie jest najważniejsze. Szkoda, że tak się stało, no ale teraz już jest dobrze, czuję się dobrze. Dobrze, że udało mi się wrócić, bo początkowo lekarze mówili, że nie wrócę. Oczywiście wiedziałem swoje, że dam radę. Postawiłem na swoim, dużo się do tego przygotowywałem. Szkoda, że sezon już się skończył, szkoda, że graliśmy w tej drugiej ósemce, no ale cóż, utrzymaliśmy się, jest następny sezon, jest robota do zrobienia. No właśnie, następny sezon i wiadomo, że z Tobą przedłużyłeś kontrakt z Krakowem na 3 kolejne sezony. No takie proste pytanie, dlaczego? Co było tym czynnikiem decydującym? Dlaczego przedłużyłem kontrakt? Bo dobrze się czuję w Krakowi. Uważam, że to dobry klub z dobrymi aspiracjami ułożony, dobra drużyna i myślę, że w przyszłym sezonie będziemy walczyć o wyższe cele, że najpierw załapiemy się do ósemki, a później postawimy sobie kolejny cel. No właśnie, mówię, że to załapiemy się do ósemki. Wiadomo, że system rozgrywek będzie taki sam jak w tym sezonie. Podoba Ci się ta reforma Ekstraklasy? Czy dla mnie, czy się podoba, czy nie? Dobrze, że jest więcej meczy. Nie myślę na tym, po prostu staram się robić swoje. Musimy robić punkty, żeby zająć te miejsce w pierwszej ósemce i będziemy do tego dążyć. Jeszcze mówiąc słowo o meczu z Jagiellonią, takie spotkanie bez historii. Jedyne, czego można żałować, to że na zakończenie nie udało się wygrać, no bo była ku temu świetna okazja, prowadzić już 2-0. No tak, chyba za szybko uwierzyliśmy, że wygraliśmy ten mecz. 2-0 niby wynik dobry. Powinniśmy kontrolować grę, jeszcze szukać jakiejś trzeciej bramki. Bramka kontaktowa i od bramki kontaktowej zaczęły się problemy. Druga połowa już trochę tak, troszkę gorsza, ale jeszcze przy wyniku 2-2 mieliśmy sytuację. Szkoda, że się nie udało, byśmy pożegnali ten sezon zwycięstwem przy własnej publiczności. No ale cóż, no, tak czasami jest.